Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z tej strony Bartek. Zobaczcie, jaki mrozik z samego rana na Mazowszu wystąpił. Bielutko. Zrobiliśmy mały pit stop na stacji na chlenie na kawę. No i cena tutaj za diesla to 5,94. Ale mijaliśmy już nawet stację dzisiaj, gdzie było 6,29, 6,16. Także już szóstka, można powiedzieć, że przekroczona. Ceny są nieciekawe. Jeśli ten trend się utrzyma, no to dla usług rolniczych, rolnictwa ogólnie i transportu to jest strzał w kolano. No nic, lecimy dalej i widzimy się później na polu. No i jesteśmy na polu. Postaramy się dzisiaj je skończyć. Ale zobaczcie, ziemia jest mokra. Nawet bym powiedział, że bardzo. No ale tu jest z tej strony trochę słabsza, no i jakoś to idzie, zobaczymy jak z tamtej. Pierwszy przejazd dopiero robimy od połowy, bo tak skończyliśmy ostatnio. No i tam jeszcze pod lasem lekko mrozek trzyma, więc też na pewno będzie problem. No ale jedziemy. Dzisiaj poniedziałek. 10:30. Słoneczko świeci, na noc też chyba mróz ma być, jakiś tam mały, minus jeden. No i kończymy tu koło Nidzicy, jedziemy w tereny Ostrów Mazowiecka. No akurat się bęben zaciął. Coś podeszło, pod łańcuch. No jedziemy koło Ostrów Mazowiecka, no i tam mamy 30 km zbierania. Także nam zejdzie też pewnie troszkę, bo będziemy zbierać tylko w dzień, w nocy nie będziemy zbierać. A dwa dni na pewno. No i dzisiaj rano jeszcze zamontowaliśmy kamerę do tej nowej maszyny, bo w nowej nie było, do zbiornika, żeby widzieć jaki jest stan. No i nowa kamera, ładnie wszystko widać, elegancko, z AliExpress. Nie wiem, chyba teraz trochę zdrożała ta kamera, 500 zł za nią płaciłem, bo wcześniej 350 mi się udało kupić z monitorem. To właśnie idzie. Około 5 hektarów mamy tu jeszcze do zebrania. Plus przejazd do następnego gospodarstwa, także cały dzień nam pewnie zejdzie. No i niestety jest trochę za mokro i musimy przesuszyć glebę. Znowu Valtra w akcji N92 z kultywatorem. Rozbić tą bryłę na górze, bo ten deszcz przybił strasznie na górę. No i powoli będzie obsychać, słoneczko jest ładne. Bo bęben się zaklejał, dlatego też przestaliśmy. Ale akurat był czas na nasmarowanie maszyny, dmuchnięcie filtra, trochę ogarnięcie w środku, no i nawigację wreszcie mi się udało połączyć, także będziemy już mieli nawigację. Tu pierwszy zbiornik kamieni sypany na przyczepę. No i maszyna przybrała teraz barwy wojenne. C
cała w ziemi zasypana. A kamerkę już wam pokazuję. A tradycyjnie oczywiście przyłapaliśmy na razie tutaj. Dobrze widać, fajnie. Cały zbiornik. No i tak to wygląda. Zaraz ruszamy dalej, może pół godzinki, 40 minut odczekamy, bo patrzcie po maszynie jak jest suchutko, już ładnie na wierzchu, obsycha szybko. A tutaj świeżo uprawione. Takie tu mamy miejsce, że naprawdę kamienia jest brud. Zasypywaliśmy zbiornik do tyłu, ale i tak się chyba nie zmieści. No tak pełnego zbiornika to jeszcze nie mieliśmy. Sypiemy na kupę prosto. Już część została kamienia sprzedana, którą ostatnio nazbieraliśmy. 8 chyba takich samochodów, nie wiem po ile, po 10 ton mniej więcej pojechało. Kapitalnie. Przyszła noc. Godzina 19. Nam zostało jeszcze tutaj mniej więcej z 1,5 hektara. Powiem szczerze, że nie wiadomo, czy zrobimy w ogóle dzisiaj jeszcze to. Z tego względu, że bardzo szybko nachodzi rosa. Już na samochodzie miałem przed chwilą mokre na dachu. A jak przyjdzie rosa, to będzie ciężko się zbierać. Jeszcze później nadają lekki przymrozek. Więc wątpię, że to dzisiaj skończymy. No jutro trzeba będzie zacząć późno, jak będzie przymrozek koło 11. Tak to właśnie wygląda teraz ten interes na jesień. No strasznie, strasznie ciężko nam to idzie. Już nie napominam o spalaniu, które wynosi około 25 litrów na godzinę. Na tej nieciężkiej ziemi oczywiście. Kamienia tu było sporo, nawet bardzo dużo. No i po tej uprawie agregatem jest zdecydowanie lepiej niż jak było przybite po tych deszczach. No co będziemy mogli, to dzisiaj zrobimy. Pewnie jeszcze godzinka, max półtorej i będzie po robocie. Jadę na koniec, może zaraz będzie jakieś sypanie. Sypiemy kolejny zbiornik. Akurat na końcu. I tu już nam zaczyna sklina iść w pole. Także będą coraz krótsze przejazdy.
kurtę, ale jest okej. Idziemy dalej ze zbieraniem. No i powoli będziemy kończyć za dzisiaj. No jeszcze nie wszystko zostanie zrobione. Jutro rano dokończymy. Ja się z wami żegnam, bo już powiem szczerze, zimno jest. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.